Witamy w specjalnym odcinku Na Gorąco. Naszym gościem jest dzisiaj Arjan Starski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie trenerze, najpierw chyba musimy pogratulować tego zwycięstwa, bo chyba ten kamień z serca naprawdę spadł dzisiaj. No na pewno, no, tak naprawdę dzisiaj byliśmy pod ścianą, no, presja tego meczu była bardzo duża, no, ale podołaliśmy ciężkie spotkanie, jak każdy, które będzie kolejne i które było wcześniej. Panie trenerze, ten mecz rozpoczął się jednak chyba troszeczkę nie po pana myśli, bo chyba brakowało jakichś takich sytuacji pod bramką Gospodinowa. No tak, zespół z Głogowa się troszeczkę cofnął. Myśmy musieli od tyłu spokojnie rozgrywać, też nie podpalać się za bardzo. Trochę w tej pierwszej połowie były takie szachy. No ale czekaliśmy, chcieliśmy cierpliwie grać. No, no każdy mecz jest i każdy przeciwnik jest inny. Sosnowcem to wyglądało lepiej pod względem stworzonych sytuacji, no ale niestety zero punktów i no, tak czasami jest. No. Krystian, dużo rozmawialiśmy o tym, że są emocje w tym spotkaniu. Trener wyrzucony na trybunę, trener Norko też. No tak, no chyba każdy w tym spotkaniu odczuwał tak wielkie emocje, no przecież to jest pierwsze zwycięstwo od 12 listopada, pierwsze zwycięstwo trenera Stawskiego. No też na pewno wszyscy kibice na to czekali, no i też ja się nie dziwię trenerowi, że takie wielkie emocje on odczuwał w czasie meczu, no bo to był mecz naprawdę emocjonujący, no i też ten gol zaraz stracony na początku drugiej połowy, no to też mogło trochę rozwalić te szyki drużyny w drugiej połowie, też zespół trochę jakby się pogubił, tak to widziałem po tym straconym golu, kilka groźnych sytuacji Chrobrego. No ale potem chyba się Bytowie trochę odnalazło, no i się udało strzelić tego drugiego gola, tylko szkoda, że nie udało się trafić tej bramki na 3-1. No była sytuacja, miał Janusz Surdykowski bardzo dobrą sytuację, miał fajną sytuację, uderzył Jakub Wilk też, no i za co zostałem wyrzucony, no i uważam, że ewidentny karny, no bardziej ewidentnego karnego nie było, nie wiem dlaczego się, przeciwko nas jakoś bardzo łatwo to wszystko idzie i przeciwko nam sędziowie bardzo pochopnie takie karne gwizdają, choćby ten z Pogonią Sielce. No, ciężko powiedzieć cokolwiek więcej. Zastanawialiśmy się, co pan powiedział swoim zawodnikom w przerwie, bo kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund po wyjściu, no praktycznie tracimy bramkę. O Jezus, myśmy mieli grać przede wszystkim wysoko, cały czas chcieliśmy odbierać tą piłkę wyżej, żeby broń Boże się nie cofnąć. Ja nie widziałem tego jeszcze dokładnie, sobie zobaczę na wideo, jak ta bramka padła. Nie wiem, czy tam jakiś przypadek był, czy nie. To była piłka dobita chyba tak od Gerarda. No, ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć. No, na pewno myśmy jedno mieli w głowie, że musimy ten mecz wygrać. Nas remis nie tak naprawdę nie zadowalał w ogóle. Panie trenerze, już w niedzielę Chojnczaka, no to zawsze jest taki mecz, jeszcze więcej nerwów niż dzisiaj. To wytrzyma pan na boisku? Wytrzymam, myślę, że wytrzymam. No jeszcze się nie mogę, powiem szczerze, uspokoić po tym meczu. No emocje są duże, będą już z każdym meczem będą jeszcze większe. Ważne jest, żebyśmy to wszyscy razem wytrzymali, i piłkarze, i też ja. No, każdy wie, jak bardzo chcemy wygrywać. Czasami to ostatnio nam nie wychodziło praktycznie w ogóle, chociaż mówię, w niektórych meczach bardzo dobrze my graliśmy i nas chwalili nawet trenerzy innych zespołów, a z tego jak myśmy mieli zero na koncie. No to tylko mogę życzyć się powodzenia. Dziękuję panu. No i gratuluję tego pierwszego zwycięstwa, bo długo na nie czekaliśmy. Krystian. Trener Stawski mówił o tych emocjach, my też. To był taki mecz, coś mi tak w głowie kończy się mecz podwyższonego ryzyka. Oczywiście nie ze względu na kibiców, ale naprawdę to ryzyko dzisiaj, żeby to wiem, może na przykład spaść po tym meczu. Bo taka prawda, że gdyby nie to zwycięstwo dzisiaj, to sytuacja byłaby katastrofalna. Tak, to na pewno. Tutaj też nie można się za długo aż tak paradoksalnie cieszyć z tego zwycięstwa. No my tutaj świętujemy, jakbyśmy osiągnęli coś więcej. Natomiast wygraliśmy dopiero pierwszy mecz w tym roku. No i na pewno nie można popadać też w samozachwyt, bo dopiero wygraliśmy pierwsze spotkanie i myślę, że trzeba się dobrze zmobilizować na kolejne mecze, no i po prostu w nich walczyć, w nich zdobywać punkty, co przychodziło nam ostatnio
bardzo, bardzo trudno, no i po prostu trzeba się spiąć w kolejnych spotkaniach, no i wygrać, zdobywać punkty, szczególnie teraz z Chojniczanką. To jest bardzo ważne spotkanie, w którym na pewno nie będzie zawodnikom Pytowi łatwo przejść tego zespołu, no ale na pewno muszą się postarać, no i na pewno muszą zdobyć 3 punkty, jeżeli chcą jeszcze wywalczyć to utrzymanie. Dzisiaj trener Mamro trochę chyba zaskoczył na konferencji, bo powiedział, że nigdy w karierze tego nie robił, ale dzisiaj zrobi i wyszedł z tej konferencji, mówiąc o bardzo słabym poziomie sędziowania. No wiadomo, my tak tego nie odbierzemy, bo nas aż tak może nie skrzywdzono, chociaż no nie wiem, w których tak naprawdę momentach, no poza tym karnym, ale chyba dla nas, którego nie było podyktowanego na Surdykowskim, ale były takie sytuacje dla Chrobrego, były takie, ale chyba nie aż takie groźne. No tak, tak. Dzisiaj naprawdę, kiedy ten Mamrot wyszedł z konferencji prasowej, troszeczkę się zdziwiłem, byłem zaskoczony takim właśnie działaniem trenera Mamrota. No ale ten faul to faktycznie, no moim zdaniem też ewidentny na Januszu Surdykowskim, gdzie wypytania prowadziła już 2-1, wtedy już mogła być spokojna sytuacja, 3-1, no ale się nie udało wtedy. No ale cóż, no liczy się zwycięstwo. Pewnie inaczej też byśmy mówili, gdyby Bytowia dzisiaj ten mecz zremisowała po błędach sędziów. Gdzieś Bytowia by straciła to zwycięstwo. No ale ostatecznie mamy 3 punkty, no i cieszmy się z tego, bo już dawno, dawno też nie robiliśmy nawet na gorąco po zwycięskim meczu, bo ostatnio to było, nie licząc sparingów oczywiście, to był 12 listopada, czyli po meczu z GKS-em Katowice, bo też akurat tam to spotkanie rozgrywane było u nas. No i też następny mecz już w niedzielę, dzisiaj mamy środę, następny mecz w niedzielę, nie ma czasu na świętowanie, na odpoczynek. Gdyby to była na przykład tydzień przerwy, to by było więcej czasu, a tak trzeba właściwie od razu brać się do pracy, no, od następnego dnia, no i działać, żeby coś, co się zaczęło dzisiaj, ten być może jakaś szansa na to utrzymanie, nie została już zaprzepaszona w Chojnicach i taką mam też nadzieję. No to co, czekamy już z niecierpliwością na to spotkanie w Chojnicach. Przeprowadzimy relację radiową i dzisiaj zapraszamy o 17:50 na to spotkanie z Chojnic. A na razie mówimy do usłyszenia, do zobaczenia. Krystian Bank i Przemysław Gawin.